Glina. Glina. No, no, no. Się zastanawiam nad jedną rzeczą. I co, ja pójdę do sklepu i powiem: dzień dobry, poproszę wodę za 20 tysięcy z Riwali. Tak, poproszę wodę tutaj za 20. A może pan chce kupić bułeczkę sobie za 15 tysięcy? Spoko. Tak się śmieję, ale tak szczerze powiedziawszy, to jest to pewnego rodzaju utrudnienie, które trochę dodaje urok tej podróży. Jeju, jak gorąco. Jadę gdzieś, kupię jakąś gazozę. Gazoza to jest napój gazowany o smaku nie wiadomo jakiego pochodzenia. Hello. Wszędzie mam kumpli. Nie pamiętam, czy to z gimnazjum w Iranie, czy to z liceum w Turcji. Naprawdę, czuć i podróż latem jest ekstremalna. Lepiej chyba jesienią bądź wiosną się wybrać w te rejony. To taka sugestia dla osób, które by tam chciały i planowały pojechać. A jak nie zmoże odpychanie się na hulajnodze, to można sobie stuknąć tutaj. Że tak powiem kolokwialnie rzecz ujmując, usiąść tutaj. A jak ktoś chce zrobić formę w czasie podróży w Iranie, to tutaj są specjalne tutaj przyrządy, takie jak u nas. O. Można sobie poćwiczyć, ale to jest bardzo fajne. Tirowcy sobie tutaj stoją i jak mają trochę więcej czasu i chęci, to mogą sobie spokojnie poćwiczyć. Pewnie mało który z nich ćwiczy, ale zawsze jakiś będzie tam ćwiczył. Więc to jest super inicjatywa, to mi się podoba. Z takim krajobrazem ćwiczyłbym długo. Ćwiczyłbym codziennie. Tylko nie w taką temperaturę. Ja nie wiem, jeżeli oni odczuwają tak samo tą temperaturę jak ja, no to ja jestem pełen podziwu. Jest Teheran, ale nawalone znaczków. Jest tak nawalone, że ja po prostu się gubię czasami. Wylotówka prawie jak z ziemniaku na Białystok. Tylko tutaj troszkę węższy chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jest spoko, tutaj po wodzie. Dla autostopowiczów przygotowane. A u nas ani w ząb. Tam mandat dostałem. Pozdrawiam policjanta, który mi wlepił mandat. Tak wychodziłem na wylotówkę do Białegostoku. W Iranie już nie mam takich problemów. Wjeżdżamy do Baku, czyli jednego ze starszych miast w Iranie. My name is Thomas. My name is Aras. Aras. Z Arasem jedziemy sobie. To jest mój pierwszy stop, znaczy drugi no w sumie, ale ten pierwszy to był za granicą. Tam od razu przy granicy, ale przejechałem z 500 metrów. A to jest pierwszy taki z Arasem stop. Jedziemy sobie właśnie.
I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel. Knowing that it's not just you, it's me. Cause I was made to be free. In stone they live? Yeah. Inside there? Yeah. Oni się. Tutaj ziomeczki mówią, że 2000 lat wstecz, no to tutaj ludzie żyli w tych skałach. Mieli swoje domy. I to Arabki chodzą tak zakryte, że mają tylko oczy, a nie Iran, kobiety z Iranu. Trzeba rozróżniać się, kobiety w Iranie to nie Arab. Nice. Don't worry, you can talk. Idziemy z chłopakami obadać kościół. Zaraz zobaczymy. Wow, ale to wygląda. Na mana. The castle entrance. This area. This area, yeah. Yeah. And this walls started to very old mosque. Perfekt. Foteczka zrobiona. Ale chłopaki złapałem stopa i chłopaki nie zabierają tam na górę. Jakie są widoki. O, proszę. Now it's not many people. Not many people. Jesteśmy w łazience teraz. Starej cywilizacji. No. Proszę bardzo. Pięknie wszystko zrobione. Bathroom. Yeah. No, this bathroom. This water's in here to with very slow piped. Tak, woda leciała stamtąd pomału, leciała przez tutaj, przez kanał. O, docierała tutaj kanałem. O, tutaj. This toilet. No. This water. Water, yeah. Oh. I tutaj. Tutaj wylatywała woda, a tutaj sobie się załatwiali i ta woda spłukiwała. Coś w ten deseń. Tak z góry. We can go there? Tam jest, od tam jest kościół. Kościół. Nie. To jest budowla, która ma też kilka tysięcy lat. I ona jest zbudowana w mieszankach wody, piasku, kamieni. Tutaj jeszcze jest w ogóle słoma jakaś. This is stone. No. Look, here's small stone. This is the water with glina. No. Pozdrowienia z Iranu! Dawaj, chłopaka.
powiem ci szczerze, że jak tak pobyć tutaj z kilka dni, tygodni, można się wytyrać z energii. Pozdrowienia z Iranu! Ciąg dalszy nastąpi. Nie zapomnij dać suba, żeby nie ominął cię nowy odcinek. Do zobaczenia. Cześć!